Panie marszałku, Wysoka Izbo, pan Antoni ma 65 lat, przeszedł w tym roku na emeryturę z KRUS-u, dostał 1270 zł. Co on ma za to kupić? Opał czy jedzenie? Opłacić prąd czy może kupić jakieś nowe ubranie? To są dylematy, przed jakimi ten człowiek codziennie teraz staje. I to są dylematy w warunkach, w których cukier podrożał rok do roku 100%, produkty tłuszczowe 57%, mięso drobiowe 48%, mięso wołowe 38%, mleko 37% i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego podrożały? Ano, że tak, dlatego, że taką politykę gospodarczą prowadzicie. Politykę lockdownów i politykę drukowania pieniędzy, która kończy się szaloną, szaloną inflacją. Co więcej, wasza polityka społeczna, wasza polityka względem emerytów to polityka zachęcania do wczesnego przechodzenia na emeryturę, aktywacji zawodowej, dezaktywacji zawodowej w sytuacji ostrego kryzysu demograficznego. Z czym to skutkuje? To skutkuje też niskimi emeryturami i to skutkuje tym, że na potęgę ściągacie imigrantów do Polski, żeby zapewnić miejsca pracy. Taka jest rzeczywistość. Niskie emerytury, imigranci zamiast Polaków wypychanych z rynku pracy, którym się potem oferuje co głodowe niskie emerytury. To jest wasza polityka. I oczywiście jak chcecie temu potem zapobiegać? Rozdając prezenty. Rozdając prezenty, przychodzi dobry wujek z PiS-u i przynosi 13, 14 emeryturę. Zamiast godziwej, normalnej emerytury, to wy przed wyborami przychodzicie i mówicie, macie to od PiS-u, głosujcie na nas emeryci. Więc ja z tego miejsca mówię, emeryci, nie dajcie się oszukać. Nie dajcie się oszukać tym, którzy wprowadzają drożyznę. Nie dajcie się oszukać tym, którzy powodują, że dzisiaj musicie tyle ponosić kosztów życia. Bo te prezenty są wyciągnięte, te prezenty 13, 14, 15 emerytury są wyciągnięte z waszej kieszeni. Was, waszych dzieci, waszych wnuków. Panie marszałku, Wysoka Izbo, oczywiście, że sytuację należy radykalnie poprawić, ale prawda jest taka, że system emerytalny oparty jest o system solidarnościowy. To znaczy, kolejne pokolenia wypłacają emerytury, renty tym, którzy przeszli w wiek emerytalny. I prawda jest też taka, że musi być ich jak najwięcej i muszą bardzo dobrze zarabiać, żeby móc podnosić te ciężary. Te ciężary, z którymi związana jest polityka społeczna. Co to oznacza? Że gospodarka musi się rozwijać. A co wy zafundowaliście? Zamiast rozwoju gospodarczego, który może dać rzeczywiście godziwe emerytury, zafundujecie PiS-owski nieład. Fundujecie PiS-owski nieład, pani poseł, który prowadzi do dramatów i zamykania przedsiębiorstw. I nie będzie pieniędzy na emerytury, jeśli ta polityka gospodarcza będzie dalej kontynuowana. Podsumowując, szanowni państwo, po pierwsze, jak najdłużej stosować zachęty, żeby jak najdłużej jednak emeryci chcieli pracować, żeby chcieli mieć godziwe, wysokie emerytury. To jest dzisiaj polska racja stanu, tak, żeby jak najdłużej utrzymywać poziom aktywności zawodowej starszych ludzi. Po drugie, szanowni państwo, walczyć realnie z inflacją, a nie dosypywać coraz to kolejnych prezentów w postaci pieniędzy na rynku. I po trzecie, skończyć tą fatalną polityką gospodarczą. Konfederacja, wolność i niepodległość.